Dzień dobry, przed mikrofonem Piotr Pogorzelski. W dzisiejszym wydaniu Po prostu Wschód. Mariusz Antonowicz z Wilna o litewskich wyborach parlamentarnych. Mariusz Marszewski o zamieszkach w Kirgistanie. Piotr Andrusieczko z Kijowa o 30. rocznicy rewolucji na granicie. Proteście, który zbudował tradycję ukraińskich demonstracji. A na koniec Walentina Czubarowa o wystawie rosyjskiej karykatury, którą można obejrzeć na ulicach Warszawy, Krakowa i we Wrocławiu. Dziękuję bardzo za wsparcie finansowe dla mojego podcastu. Dzięki niemu mogę realizować i mówić o tematach, które zarówno mnie, jak i Państwa interesują. Jeśli macie propozycje, proszę śmiało do mnie pisać, najlepiej na Facebooku. Zachęcam też do zajrzenia na playlistę Po prostu Wschód na Spotify. Zaczynamy! Litewska grupa Solo Ensemblis. Od poniedziałku w tym kraju trwają przedterminowe wybory do Sejmu. Startuje w nich 19 partii. Łączymy się z Wilnem, gdzie jest Mariusz Antonowicz, wykładowca Uniwersytetu Wileńskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Porozmawiajmy krótko najpierw o tym, czym te wybory różnią się od poprzednich, bo tutaj duży wpływ na całą tę organizację ma epidemia koronawirusa. No oni różnią się oczywiście pod tym względem, że oni odbywają się w czasie epidemii i na przykład jeżeli mamy przedterminowe głosowanie, jakby pierwsze wiadomości wskazują, że w tym roku dwukrotnie więcej ludzi głosowało przedterminowo niż dzień głosowania, oczywiście mając na myśli, że oni chcieli ominąć lokale wyborcze w niedzielę, myśląc, że będzie bezpiecznie głosować przedterminowo. A druga rzecz, która sprawia, czym różni się ta kampania, te wybory od poprzednich, to jest, że to mamy w tym roku pierwszy raz w historii niepodległej Litwy, że może przetrwać rząd, że może ta sama partia może znowu zwyciężyć w wyborach parlamentarnych. Bo zazwyczaj reguła jest, że po każdych wyborach władza przegrywa, że litewscy wyborcy, Litwini, zazwyczaj z reguły każą rządzących i zawsze szukają kogoś innego na każdych wyborach. Na o czym to świadczy? Czy to świadczy o tym, że te władze sobie teraz dobrze dają radę i nie ma powodu ich zmieniać? To jakby powiedzieć, to są dwa czynniki. Jeden to oczywiście, no, jak mówią anglosasi, jest ten rally around the flag efekt, czyli w czasie kryzysu ludzie skupiają się wokół władzy i to my widzieliśmy w całej Europie, że jakby notowanie władzy wzrosły. No i jakby Litwa stosunkowo nieźle przetrwała tą pierwszą falę epidemii, to jakby jest ten jeden czynnik. Drugi czynnik, który jest ważny, to jest, że no teraz już jak my mamy pogarszającą się sytuację i teraz sytuacja na Litwie już jest gorsza niż była wiosną, już mamy więcej aktywnych przypadków niż mieliśmy kiedykolwiek, ale władza w ogóle nie wprowadza żadnych ograniczeń, bo oni wyczuwają, że społeczeństwo nie chce słyszeć nic o drugiej kwarantannie, o drugim lockdownu. Ciągle powtarza się, że to są ogniska, że to mamy wszystko pod kontrolą, no i jakby gra tymi emocjami społecznymi. I drugi i trzeci czynnik jeszcze dodałby, że opozycja nie do końca odważyła się konfrontować rząd na tej płaszczyźnie. No i oczywiście pandemia, co jest ważne, ona jakby przekreśliła to, co było wcześniej, to co działo się 3,5 lata przed tą pandemią. Bo rząd ma mnóstwo kłopotów. To można wspomnieć i protest nauczycieli, to można wspomnieć różne skandale, które były się w parlamencie, skandale korupcyjne, ale to wszystko jakby poszło na drugie, trzecie tło w obliczu tej pandemii. To jakby ta pandemia trochę, jeżeli tak można powiedzieć, uczyściła biografię partii rządzącej i wyborcy trochę zapomnieli o tym, co się działo wcześniej. A co z reprezentacją Polaków, czyli AWPL, ZHR? Czy on ma szansę na wejście do Sejmu? Bardzo trudno jest przewidzieć, dlatego że sondaże nie wyłapują, znaczy, możliwości AWPL-u, bo jakby na Wileńszczyźnie, gdzie jest główna większość wyborców AWPL, no tam ta aktywność była zazwyczaj większa niż na skali całego kraju, no ale w tym roku też, jeżeli można wyróżnić, czym różni się ta kampania od poprzednich i te wybory, że AWPL w wszystkich poprzednich wyborach pozycjonowało siebie jako partię regionalną, jako partię etniczną, reprezentującą mniejszości narodowe, przede wszystkim Polaków. Natomiast i co skłaniało, że ona jakby trzymała się trochę z dystansu w stosunku do innych partii. I co gwarantowało, że ona jakby miała taką elastyczność negocjacji, że ona mogła być dobrym koalicjantem dla każdego rządu. Natomiast w tym roku widać bardzo taką wielką symbiozę akcji wyborczej Polaków na Litwie z partią rządzącą. Lider Waldemar Tomaszewski i inni liderzy, Zbigniew Jedziński, Rostow Narkiewicz,
bardzo chwalą rząd. Oczywiście a oni sami też są częścią tego rządu, ale nawet kandydat na premiera jest sam Saulius Skwerniewicz, co o czym oświadczył pan Waldemar Tomaszewski. No i w dodatku ten cały wątek mniejszości narodowej, on praktycznie poszedł też, wszedł nawet nie na drugi, trzeci, na czwarty, piąty plan, bo akcje wyborcze Polaków na Litwie akcentuje teraz różne kwestie społeczne. To jest 13 emerytura, bezpłatne leki dla seniorów, uwolnienie od podatku dochodowego młodzież. To no, znaczy takie to, co się co było wprowadzone w Polsce tu, w poprzednich kadencjach. Czy te skandale, czy też zarzuty pojawiające się i dotyczące akcji wyborczej Polaków na Litwie, dotyczące prorosyjskości niektórych polityków tego ugrupowania, czy to nie szkodzi, czy może wręcz przeciwnie, może dzięki temu mogą zdobyć głosy także mniejszości rosyjskiej na Litwie? No, warto mieć na uwadze, że ta cała narracja prorosyjska, prokremlowska, bo jakby dotychczas jakby Waldemar Tomaszewski i akcje wyborcze Polaków na Litwę, oni próbowali grać konfliktem polsko-litewskim. Tylko ponieważ te stosunki bardzo znacząco polepszyły się i jakby nie ma takiej partii, która wyraźnie jakoś chce ograniczyć prawa mniejszości narodowych, no nawet w tym Sejmie jakby. Jakieś małe postępy były, ale o jakichś większych ograniczeniach nie można mówić. To jakby oni zjawili się w takiej pustce, oni trochę nie było czym mobilizować elektora. To znaczy jest 3-3,5% na Wileńszczyźnie, w rejonach, w takich bardziej wiejskich miejscowościach, gdzie oni zagłosują zawsze za nich. Natomiast problem był z takimi, powiedzmy, wyborcami w Wilnie i jakby brak tego jakiegoś konfliktu, szczerszego takiego poczucia, że tutaj Litwinie nadchodzą, mogło sprawić kłopot. No i oni wykorzystali tę całą sytuację na Białorusi. To oczywiście oni sami wierzą w to, co mówią, ale z drugiej strony to jest taki, jak my, jeżeli można powiedzieć, używając takiego określenia, taki proxy war. To znaczy oni tak wypowiadają się za Łukaszenkę i idą przeciwko litewskiemu mainstreamowi. I trzeba mieć na uwadze, że no, na Wileńszczyźnie być proputinowskim, prolukaszenkowskim nie jest grzechem, bo niedawno pojawiły się badania, które wskazują, że elektorat akcji wyborczej Polaków na Litwie najbardziej ufa kremlowskim mediom, czy to w telewizji, czy radiu, czy w internecie, że około 2/3 wyborców akcji wyborczej Polaków na Litwie nie uważają, że to jest niewiarygodne źródło. Chciałem jeszcze o jedną rzecz zapytać, o ten okręg jednomandatowy, okręg Litwinów Świata. Na czym to polega? Bo tam między innymi kandyduje minister spraw zagranicznych Litwy Linas Linkiewicz. To jest no, też postać dość znana w Polsce i też właściwie teraz tym bardziej znana w związku z tym, co się dzieje na Białorusi. Jakby bardzo dużo rozmawiano, jakby Litwa boryka się z ogromnym problemem emigracji. No jakby migracja sama w sobie nie jest niczym złym, ale po prostu skala i jakby proporcjonalna część Litwy, ile Litwinów wyjechało, ile obywateli z Litwy wyjechało, no jest duża i ona jest, można powiedzieć, nawet zbyt wielka. No i powstało pytanie, jak ich wciągnąć w życie polityczne Litwy, żeby ich głos byłby słyszany. No i postanowiono w tym roku utworzyć ten oddzielny okręg dla nich. Natomiast nie przeceniałbym szans Linasa Linkiewicza, dlatego że taką nieznaną osobą, ale zazwyczaj za granicą, bo wcześniej jakby emigranci głosowali razem z dzielnicą Nowego Miasta Wilna, to było połączone i tam zazwyczaj wygrywali albo konserwatyści, albo liberałowie. I teraz też trudno spodziewać się, żeby byłoby jakoś inaczej, a plus jeszcze mając na uwadze, że jeżeli, chociaż to już bardzo, bardzo, bardzo mało już jest tych ludzi, ale na przykład tam emigracja w Stanach Zjednoczonych, w Australii, którzy jeszcze wciąż mają podwójne obywatelstwo, no oni byli nastawieni tak antykomunistycznie i oni jeszcze mogą pamiętać, że pan Linas Linkiewicz był w czasach radzieckich w Komsomole, to jakby póki co nie przewiduje, żeby to mogłoby się zmienić. Ale w ogóle no, całe jest sedno litewskich wyborów, że oni są trochę trudne do przewidywania, bo mamy w ogóle 71 okręgów jednomandatowych i trudno przewidzieć, jak każdy region, każda dzielnica przegłosuje, bo to ani sondaży przeprowadzić, to tylko jakieś ludzie, którzy są w terenie, mogą to wykryć ostatecznie. No ale rozumiem, że główny dzień wyborów to jest niedziela. Niedziela to jest wybory, to znaczy, ale to jest pierwsza tura, gdzie my
wybieramy, znaczy 70 posłów w okręgu wielomandatowym, gdzie są listy, są oni wybrane proporcjonalnie, to jest połowa parlamentu wybrane. Wtedy mamy okręgi jednomandatowe, 71 z nich. I wtedy jeszcze za dwa tygodnie, 25 października, odbędzie się druga tura w okręgach jednomandatowych. Tam będą zazwyczaj, jeżeli ktoś nie zbiera więcej niż 50%, to dwóch pierwszych kandydatów jeszcze idą na powtórną rywalizację między sobą. Czyli tak nam ostatecznie, no już kto będzie rządził, a całą arytmetykę, kto ile ma mandatów, dowiedziemy się pod koniec października. To będzie 25, to już będzie wieczorem 25 października, będzie wiadomo, kto ile mandatów zdobył. No, czyli długa jeszcze przed nami, przed Litwą droga. Mariusz Antonowicz, wykładowca Uniwersytetu Wileńskiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Od niemal tygodnia obserwujemy zamieszki w Kirgistanie. Wybuchły one po wyborach parlamentarnych, które wygrały dwie partie proprezydenckie. Do parlamentu nie weszło 12 innych ugrupowań, no bo próg wyborczy w Kirgistanie to 7%. Wielu obserwatorów mówi o licznych naruszeniach. Łączymy się z doktorem Mariuszem Marszewskim z Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy rzeczywiście liczba naruszeń była tak duża, że możemy mówić o tym, iż wynik tych wyborów został sfałszowany? No, zależy jak na to spojrzymy. Rzeczywiście były ogromne naciski w różnych regionach kraju. Z jednej strony część wyborców była wprost kupowana, zwłaszcza przez tą partię, która miała drugi wynik. To jest partia powiązana z klanem braci Matraimowów, znanych z dorabiania się na przemycie i w ogóle na cłach niepłaconych i wyprowadzaniu w ten sposób ogromnych pieniędzy z Kirgistanu. Niezależne śledztwo dziennikarskie pokazało kwotę co najmniej 700 milionów dolarów, co zostało w dużej mierze zlekceważone. Doszło do przejścia na ten temat do porządku dziennego w Kirgistanie. Natomiast kupowano wyborców po prostu, tak? Płacono, przywożono, organizowano wybory, jak to się mówi w krajach postradzieckich. A drugą kwestią było to, że chodziły drużyny sportowców z klubów kupionych właśnie też na południu Kirgistanu, zafundowanych przez Matraimowów czy innych sponsorów proprezydenckich. Tam oni prowadzili szeroką działalność, która powinno państwo prowadzić, budować orliki, stadiony, oni budowali sale gimnastyczne, organizowali kluby sportowe i w ten sposób organizowali sobie młodzież, organizowali też meczety, budowali meczety, organizowali pomoc dla najbiedniejszych, ale po to, żeby zapewnić sobie społeczne poparcie. No i wykorzystywali je przy wyborach i takie wybory nazywamy wtedy częściowo wolnymi, i te rzeczy, czyli takie elementy zastraszania, organizowania wyborów, przekupywania wyborców. Na północy zdarzało się, że próbowano, bojąc się tego, jak będą wyglądać wybory, to ludność na północy fotografowała na przykład biuletyny wyborcze po to, żeby skonfrontować to z wynikami. To odbierano aparaty, to robili też członkowie tych struktur resortów siłowych. Milicja zabierała aparaty, usuwała te telefoniczne, usuwała te zdjęcia. Poza tym były rozbieżności pomiędzy ręcznym liczeniem głosów i automatycznym, które wskazywały, że te wybory rzeczywiście, to też podali obserwatorzy zagraniczni, między innymi z OBWE, one budziły bardzo wiele wątpliwości. No i ich ostateczny wynik, no samo dopuszczenie, były problemy z dopuszczeniem różnych partii do wyborów i tu również były elementy czarów nad urną. I wynik wyborczy, który wykluczał w dużej mierze reprezentację polityczną północnego regionu, wykluczał w ogóle w dużej mierze te partie, które nie popierały prezydenta, który cieszy się coraz mniejszą popularnością. Tam do parlamentu przeszły dwie partie duże i dwie małe, a generalnie trzy proprezydenckie i wszystkie reprezentujące ludność południa. Czyli jakby no, to był gotowy w sytuacji COVID-a i radykalizmu społeczeństwa związanego z dysfunkcją państwa w walce z COVID-em. U nas były ogromne zarzuty w stosunku do administracji państwowej i do polityków. To proszę sobie wyobrazić, jakie były w Kirgistanie. Z kryzysem w służbie zdrowia, chociaż w Kirgistanie naprawdę się starano temu wszystkiemu zaradzić. To jest dosyć prowadzono akcję uświadamiającą społeczeństwa, konsultowano to społecznie.
choć jednocześnie wprowadzono ustawy przy okazji walki z koronawirusem kneblujące media, co było odbierane bardzo negatywnie i przez opinię publiczną i społeczeństwo obywatelskie. No i to w ten cały koktajl, też blokada granic z Rosją, blokada granic z Kazachstanem, brak możliwości wychodzenia z domu z uwagi na lockdowny, żeby zarabiać pieniądze, to wszystko razem i zablokowanie tego rynku pracy dla gastarbeiterów i uniemożliwianie im powrotów do domu, a już powrócili do domu to na ogół bez pieniędzy, bo koczowali gdzieś tam nad granicą rosyjsko-kazachstańską czy w dużych miastach rosyjskich bez pracy, bo wszystkie restrykcje, które też były w Rosji, one strasznie uderzyły po rynku pracy, na którym byli gastarbeiterzy. To wszystko razem spowodowało ogromną radykalizację ludności, czyli w sytuacji, kiedy ona nawet miała nie mieć swojego reprezentacji politycznej i okiem nieuzbrojonym było widać, że jest to próba budowy normalnego dla Azji Centralnej, normalnego w cudzysłowie oczywiście, systemu autorytarnego, w którym prezydent dostaje do ręki kieszonkowy parlament, no to spowodowało, że z łatwością politykom północy i odsuniętym od władzy politykom południa udało się zmobilizować tłumy do rewolucji, w której zginęła jedna osoba, a około 600 zostało rannych. No właśnie, ale z czego to wynika, jeżeli popatrzymy na Azję Centralną, że jednak no, Kirgistan jest takim państwem, gdzie regularnie właściwie dochodzi do tego rodzaju wydarzeń, tego rodzaju rewolucji? Bo no, dla nas jednak z punktu widzenia Polski jest to mniej więcej jeden obszar. Tak jak pan mówi też, że w innych państwach Azji Centralnej buduje się właśnie system, gdzie jest kieszonkowy parlament dla prezydenta. W Kirgistanie, jak widać, to nie wychodzi. Dlaczego? Dlatego, że kraj jest podzielony na szereg subregionów i dwa makroregiony, północ i południe, i dlatego, że ma duże tradycje takiej plemiennej demokracji wojskowej, w której zawsze żyli Kirgizi. Tam nie było hanatów. Były próby stworzenia hanatu kilka razy w momencie podboju carskiego. One zostały zniszczone w zarodku, te próby państwowości, tworzenia takiej państwowości scentralizowanej kirgijskiej, zostały w zarodku zniszczone przez Rosjan. I państwowość kształtowała się na zasadzie południowej, którą tworzyli Uzbecy i Tadżycy z hanatu Kokandu, i północnej, którą tworzyli Rosjanie. I tak zostało do dzisiaj. Jest zrusyfikowana bardziej i bardziej zorientowana na Rosję północ i jest bardziej zislamizowane, bardziej rolnicze, w przeciwieństwie do bardziej zindustrializowanej północy, południe, bardziej spokrewnione etnicznie i językowo i kulturowo z pozostałą częścią Doliny Fergańskiej, uzbecko-tadżycką, i gospodarczo i politycznie bardziej zorientowane na Chiny. No i tak w dużej mierze zostało, i przy czym to są bardzo zdecentralizowane struktury, a jednocześnie cały czas w Kirgistanie od 1991 roku instytucje państwowe są dosyć słabe. Czyli w tym momencie te nieformalne instytucje i ta sytuacja policentryczności kraju, która przypomina w jakiejś mierze Ukrainę, to też przypomina też tradycje polityczne Ukrainy, gdzie też kozaczyzna, demokracja wojskowa, demokracja wojenna, załatwianie różnych rzeczy za pomocą jakichś buntów, rokoszy, próby balansu, równowag, dogadywania się ze sobą, rozmów. One są tak samo w tradycji ukraińskiej, gdzie w jakiejś mierze te organizmy polityczne obecne mają długie trwanie wynikające z takiej, a nie innej tradycji również na Ukrainie, chociaż jest słowiańska, tureckich struktur demokracji, tureckojęzycznych ludów, struktur demokracji wojskowej czy wojennej. A z kolei Kirgizi, chociaż mają poczucie, no, że chcieli być bardziej rozwiniętym gospodarczo krajem, czy mieć większe PKB, czy ale są bardzo dumni z tego, że ich kraj jest właśnie taki. Czyli nie ma tam nie ma takiej zazdrości w stosunku, nie wiem, do Uzbekistanu czy Kazachstanu, że tam są rządy silnej ręki? Nie ma takich dążeń? No jest jakieś poczucie, że przydałby się taki charyzmatyczny, jak to mówią z rosyjska, krepki chazjajstwiennik, tak? Czy jakiś taki silny gospodarz, jak Islam Karimow czy Nursultan Nazarbajew, ale z drugiej strony jest też duma, że my sami się potrafimy rządzić i nie daliśmy takim autokratom rządzić w naszym kraju. I to jest takie pomieszanie, że dobrze było, gdyby ktoś zaprowadził porządek, ale nie daj Boże, żeby ktoś zaprowadził taki porządek. A na ile na tę sytuację w Kirgizji teraz wpływają światowe potęgi, takie jak Rosja, Stany Zjednoczone czy Chiny? Stany Zjednoczone próbowały odgrywać dużą rolę w Kirgistanie. Powstał w świetności wpływ amerykańskich.
powstał Amerykański Uniwersytet w Azji Centralnej, znakomita uczelnia wyższa, mająca kształcić demokratyczne kadry dla całego regionu. Powstał w pewnym momencie bardzo ogromną rolę w czasach na przykład prezydenta Akajewa odgrywał amerykański ambasador. Złośliwi Kirgizi nawet porównywali to z jakąś sytuacją z Ameryki Łacińskiej, niezadowoleni z tego, bardziej prorosyjscy. Powstała amerykańska baza w Manasie w związku z interwencją Koalicji Międzynarodowej i Sił Amerykańskich w Afganistanie po 11 września 2001 roku, ale Federacja Rosyjska włożyła ogromne środki, zwłaszcza za rządów Putina, w to, żeby te amerykańskie wpływy wyrugować. Dla Putina Kirgistan był zawsze ważny. Ja pamiętam, widziałem sam jego pierwszą wizytę na początku jego rządów w Kirgistanie, z jak ogromną pompą ona była organizowana jeszcze w czasach prezydentury Akajewa kilkadziesiąt lat temu. I ta sytuacja się nie zmieniła. Udało się otworzyć później rosyjską bazę, udało się przyciągnąć z powrotem kirgijskie elity mające duży sentyment do Rosji, bardziej bolszewickiej może niż do carskiej, a w związku z krwawym stłumieniem powstania kirgijskiego w 1916 roku, to jest jeden z elementów takich kamieni milowych kirgijskiej historii, to jest uważane przez Kirgizów za ludobójstwo, to jest ogromna sprzeczność w interpretacji tego wydarzenia z Federacją Rosyjską, ale te problemy one nie zamykają poczucia, że Kirgistan orientuje się w jakiejś mierze na Rosję, ale równocześnie gospodarczo orientuje się na Chiny z uwagi na bliskość potęgi chińskiej, z uwagi na łatwą dostępność kredytów chińskich, z uwagi na to, że gospodarka Kirgistanu zawsze była bardzo otwarta i towary z Chin zalewały kraj i Kirgistan był w dużej mierze taką bazą dalszej dystrybucji tych towarów na cały obszar wspólnoty niepodległych państw, nawet na Euroazję, nawet do Europy. Takie gigantyczne bazary powstały, gdzie można było kupić towary, które były bardzo drogie na Zachodzie za jakieś niewielkie pieniądze, ponieważ tam właśnie one by szły dalej jakby z Kirgistanu. Tych bazarów, one zarówno w okolicach Biszkeku, jak i w Oszu, jak i czy w południowym Kirgistanie. Z tego żyje i żyła ogromna część ludności państwa, z tym, że znowuż zahamowanie tego procesu przyniósł COVID. No i ogromne kredyty chińskie na projekty infrastrukturalne, które częściowo rozchodziły się w elitach jako renty korupcyjne, one też przyniosły jednak ogromne polepszenie stanu gospodarczego Kirgistanu, a zarazem bardzo umocniły zależność od Chin. I w tym momencie jakby to jest szachowanie się Rosji i Chin w Kirgistanie, ponieważ no Rosja bardzo nie chce, żeby kolejny słabszy i właśnie mniejszy kraj Azji Centralnej położony blisko Chin był coraz bardziej od nich uzależniony. Tutaj koszmarem rosyjskim są chińskie wpływy militarne, które pojawiły się już w Tadżykistanie. W Tadżykistanie jest niewielka baza chińska wojskowa w górach Pamiru. No i oprócz ogromnej infrastruktury rosyjskiej w tym kraju, no to już pokazuje, że jak Chińczycy wchodzą w to, tak bardzo ważną dla Rosjan strukturę obronną, to jest trochę nie do przyjęcia. I były podobne plany Indii w Tadżykistanie, udało się jednak Rosjanom storpedować. Natomiast z Chińczykami na pewno będzie trudniej. I tutaj koszmarem jest ta sytuacja, że to mogłoby się powtórzyć w Kirgistanie. Dlatego w sytuacji, kiedy pomimo ogromnej retoryki wiernopoddańczej elit kirgijskich na czele z prezydentem Dzenbekowem w relacjach z Federacją Rosyjską, to jednak elity rosyjskie zdają sobie sprawę, że ci politycy południa dla nich są niewiarygodni. Podobnie nie lubili prezydenta Bakijewa, który był z południa i kiedy uciekł, to nie uciekł do Rosji, tylko uciekł na Białoruś, obalony w rewolucji 2010 roku i teraz doradza, jak mówią złośliwi Kirgizi, równie nieudolnie jak bronił swojej władzy, tak teraz równie nieudolnie doradza prezydentowi Łukaszence. Natomiast zawsze władze rosyjskie wolały tych polityków z północy jako bardziej sterownych, jako bardziej zrusyfikowanych, bardziej poruszających się w kręgu tych znaczeń i tego politycznego światopoglądu, który jest bardziej czytelny w Moskwie. Dlatego mimo tego, że nie podoba się oczywiście w Moskwie sytuacja, w której no, kolejny
kolejny reżim został obalony. Rosja bardzo nie lubi sytuacji, w której obalani są prezydenci, dochodzi do jakiejś destabilizacji, to jest traktowane jako zły przykład dla Federacji Rosyjskiej. Natomiast no, teraz został obalony, czy jest obalany, czy traci władzę, czy musi się liczyć z poważną opozycją, trudno określić to do końca. Prezydent, którego w Moskwie tak średnio lubiano, w przededniu wyborów, kiedy on pojechał po Jarłyk do Moskwy po potwierdzenie swoich wpływów, prezydent Putin ostentacyjnie, ja nie wierzę w takie przypadkowe pomyłki prezydenta Putina, przekręcił jego imię. On jest Soronbaj Szaripowicz Dzenbekow, a prezydent Putin, który zna go od iluś lat, jeszcze był premierem, zwrócił się do niego publicznie nasz Szariman Szaripowicz, co miało celowo prześmiewczo, żeby pokazać, że nie do końca solidaryzuje się z jego politycznymi wyborami, z nim sam jako ważną figurą polityczną. Co było trochę pocałunkiem śmierci w przededniu wyborów, bo też elity północne tak to odczytały, że Putin, który być może, czego nie wiemy, może i nieświadomie się pomylił, ale wątpię w to, no nie traktuje do końca poważnie. No w Azji Centralnej takie gesty symboliczne mają ogromne znaczenie i relacje władza, podlegli, wyższy rangą, niższy rangą, nawet w demokracji kirgijskiej, czy może takiej przypominającej bardziej XVII-wieczną demokrację szlachecką w Polsce, z jej rokoszami, buntami, dogadywaniem się z królem, obalaniu monarchów, walkami w czasie elekcji, no to jednak ma duże znaczenie, która z tego wynika. Będziemy to obserwować, bo sytuacja tam jest bardzo ciekawa. Doktor Mariusz Marszewski, Ośrodek Studiów Wschodnich, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Grupa Wobligi Dopliasowa z utworem Bully Dynki. 30 lat temu ten zespół dopiero rozpoczynał swoją karierę, między innymi tą piosenką. W tym samym okresie, dokładnie 2 października 90 roku, rozpoczęła się w Kijowie rewolucja na granicie. Studenckie protesty, które trwały ponad 2 tygodnie i doprowadziły m.in. do dymisji ówczesnego premiera Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, Witalia Masoła. Łączymy się z Kijowem, gdzie jest Piotr Andrusieczko z portalu Outriders, współpracownik Gazety Wyborczej. Dzień dobry. Dzień dobry. O tych wydarzeniach mówimy rewolucja. Jak wyglądały te protesty sprzed 30 lat? Bo wtedy chyba po raz pierwszy pojawiły się namioty na Placu Niepodległości. Wówczas zresztą się nazywał Plac Rewolucji Październikowej. Tak, rzeczywiście pojawiła się ta, możemy to tak nazwać trochę w cudzysłowie, technologia i taki symbol ukraińskich protestów, czyli namioty. One nie pojawiły się od razu, to znaczy dlatego, że sam protest zaczął się, tak jak wspominałeś, 2 października. I on rozpoczął się o godzinie 10. Wtedy pojawili się pierwsi studenci, kilkudziesięciu studentów, którzy przyszli na ten plac z plakatami w rękach, siedzieli w śpiworach do wieczora. Tak naprawdę to była trochę taka wojna nerwów, bo było mnóstwo milicji się oczywiście pojawiło, natomiast ona nie reagowała. I dopiero gdzieś chyba o godzinie 20 podjęto decyzję o rozstawieniu namiotów. Pojawiły się namioty, a już o północy władza, która się wahała przez ten cały dzień, jakby trochę zalegalizowała w pewien sposób, czy władze miasta Kijowa zalegalizowały ten protest, ponieważ zezwoliły na przeprowadzanie takich niesankcjonowanych akcji bez wcześniejszej zgody w 4 miejscach stolicy Ukrainy. Ale chyba najważniejsze, co trzeba powiedzieć, bo dlatego właśnie skąd się wzięły te namioty i w ogóle jak rozpoczęła się ta akcja, to znaczy tutaj każdy element tego protestu był przemyślany, pół roku wcześniej został opracowany każdy właśnie taki szczegół łącznie z tymi namiotami i wszystkie późniejsze te takie elementy, które występowały w trakcie tego ponad dwutygodniowego, 15-dniowego protestu. A przemyślane, to znaczy w jaki sposób? Czy była jakaś grupa inicjatywna, która się tym zajmowała? Kto kierował tym protestem? Była taka grupa inicjatywna. Były dwie organizacje studenckie, jedna z Kijowa, druga z Lwowa, niezależne, które podjęły decyzję o przeprowadzeniu tego protestu, ale tak naprawdę za całą taką taktyką, opracowanie tej taktyki stał szef Związku Studentów Ukraińskich z Kijowa, Aleksandr Doni, który właśnie opracował każdy ten element. On mówił, jak miałem okazję z nim rozmawiać niedawno na ten temat i opowiadał, że rzeczywiście to było trochę tak jak opracowanie takiej operacji wojskowej. Jeszcze jest taka ciekawostka, że jego dziadek
kończył Akademię Sztabu Generalnego i jak w dzieciństwie po prostu jakby uczył właśnie taktyki wojskowej i strategii wojskowej do NIA. I rzeczywiście on rozpisał każdy taki element, przewidując również reakcję władz. I więc jakby tutaj ta taktyka została opracowana przez niego. Natomiast on też jest autorem 3 z 5 postulatów tej akcji. 2 następne zostały przewierzone przez Zelwowa. Tam liderem był Markijan Iwaszczyszyn, studenckiego bractwa Lwowa. Żeby krótko mówiąc, o co chodziło w tych postulatach. Do NIA najważniejszy postulat to były ponowne wybory. Dlatego, że te ponowne wybory miały doprowadzić do zniesienia komunistycznej władzy i zastąpienia ją demokratyczną. Natomiast sama dymisja premiera Masoła została przywieziona ze Lwowa. Przywieziony został ze Lwowa również punkt dotyczący tego, że Ukraińcy mogą służyć wyłącznie na terytorium Ukrainy. Natomiast do niej jeszcze wpisał w te punkty ważny postulat dotyczący tego, że Ukraina nie może podpisać nowej umowy związkowej. Wtedy w 90 roku Gorbaczow występował z taką inicjatywą, żeby właśnie te republiki Związku Radzieckiego odnowiły tą umowę związkową, czyli miało nastąpić takie przeformatowanie państwa radzieckiego. I trzecie, tak jak tutaj wspomniałem, ważniejszy ten punkt dotyczył wyborów ponownych, ale Doni uważał też, że powinny być wprowadzone równe warunki dla wszystkich uczestników takich wyborów, czyli nacjonalizacja majątku Komunistycznej Partii Ukrainy. No i na ile udało się zrealizować te postulaty? Bo rozumiem, że ta rewolucja zakończyła się pewnym sukcesem, jednak władza w Kijowie i zapewne także w Moskwie uległa tym studentom, tym, którzy protestowali. Rzeczywiście wydaje się, że to jest chyba jedyny protest w historii Ukrainy, który zakończył się sukcesem, to znaczy w tym sensie, że władza ustąpiła dosyć szybko jednak pod wpływem protestującej ulicy, ale to chyba co najważniejsze, bo cały czas trzeba podkreślać, że to była akcja przeprowadzona od początku, zaplanowana, przeprowadzona i zakończona przez studentów. Więc tutaj nie brali w niej udziału ta taka dorosła opozycja, która już znajdowała się w parlamencie, czyli przedstawiciele takiej najliczniejszej organizacji politycznej, opozycyjnej ruchu. Mało tego, oni nawet występowali przeciwko niektórym punktom, jak ponowne wybory parlamentarne. Natomiast rzeczywiście, no jeżeli mierzyć to w kategoriach wypełnienia tych postulatów, no to tutaj ten sukces był częściowy. 3 postulaty zostały spełnione całkowicie, czyli właśnie dymisja premiera Masoła, to, że rzeczywiście podjęto decyzję o tym, że Ukraińcy mogą służyć wyłącznie na terytorium swojego kraju. 3. kwestia, którą udało się zrealizować w pełni, to rzeczywiście odmowa Ukrainy od podpisywania nowego układu związkowego. Podobno by było tak, że na spotkaniu Gorbaczowa z Krawczukiem, Krawczuk, który był wtedy przewodniczącym Rady Najwyższej, jeszcze radzieckiej, Rady Najwyższej Ukraińskiej Radzieckiej Rady Najwyższej, mówił, że nie może właśnie podpisać takiego nowego układu związkowego, no ponieważ jest uchwała w związku z wypełnieniem tego postulatu protestujących studentów. Natomiast tylko częściowo udało się wypełnić dwa postulaty, te najważniejsze z punktu widzenia Donija, czyli owszem, powołano komisje, które miały zająć się organizacją wyboru, a dokładnie chodziło o przeprowadzenie w ciągu najbliższego roku referendum w tej sprawie. 2 komisja dotycząca właśnie nacjonalizacji majątku struktur komunistycznych w Ukrainie. No i niestety tego nie udało się doprowadzić do końca, dlatego że no tutaj na przeszkodzie stanął brak poparcia ze strony właśnie tej opozycji parlamentarnej, ruchu, który ewidentnie widać nie był wtedy zainteresowany nowymi wyborami. Doni też mówi, że gdyby wtedy uczestnicy tej rewolucji wykazali większą stanowczość, to losy Ukrainy zupełnie by inaczej się potoczyły. To znaczy by się tak potoczyły jak krajów nadbałtyckich. Czy rzeczywiście można tak powiedzieć? Bo wydaje się, że no, nawet w czasach schyłku Związku Radzieckiego to i tak tego rodzaju protesty w takim kraju jak Ukraina
można je jednak uznać za sukces, no jednak władza uległa. Pytanie, czy można było iść dalej? Jak ja rozumiem, to tutaj jakby tym kluczowym momentem, którego właśnie nie zabrakło, to jest to, co już mówiłem. To znaczy Doni uważa, że jeżeli udałoby się przeprowadzić te wybory po tych protestach, to rzeczywiście Ukraina mogłaby podążyć inną drogą. Inna droga to jest dosyć prosta, bo w zasadzie wszyscy uczestnicy tej rewolucji, z którymi rozmawiałem, oni pokazywali wtedy przykład Polski. To znaczy, że byłaby szansa na to, że w tym 90 roku Ukraina właśnie by podążała taką drogą swoich sąsiadów na Polski, Czechosłowacji. Więc chyba głównie o to chodziło. Ja nie wiem, na ile to było realne, ale rzeczywiście to, że takie wybory nie odbyły się, a odbyły się dopiero w 1994 roku, no jednak trochę wydaje się, że zastopowały Ukrainę. Ukraina owszem odzyskała ogłoszenie niepodległość 24 sierpnia 1991 roku, ale tym niemniej przez kolejne lata rządził, no, władzę sprawowała tak naprawdę ten stary układ polityczny wywodzący się jeszcze z czasów właśnie radzieckich, więc być może tak, być może jeżeli by się udało zrealizować ten postulat, no to możliwe, że ta droga Ukrainy wyglądałaby trochę inaczej. Czy my możemy powiedzieć, że ta rewolucja zadała ton następnym rewolucjom, które były na Ukrainie? Bo właściwie analogie są widoczne, takie zewnętrzne, ale czy to rzeczywiście jakby pokazało, że w ten sposób trzeba działać na Ukrainie? Tego rodzaju protestami masowymi, to protestami na Majdanie też z namiotami, bo to już się przejawia chyba w każdej rewolucji na Ukrainie. No rzeczywiście, po pierwsze ten namiot stał się symbolem. Po drugie same miejsce też, tak, jakby tutaj każdy protest, duży protest na Ukrainie jest umiejscowiony w tym samym miejscu, czyli na Majdanie Niepodległości. W 90 roku, tak jak wspomniałeś, był to plac rewolucji październikowej. Więc tutaj no oczywiście na pewno wydaje mi się, że tak, że po pierwsze, bo co jeszcze było skutkiem jakby tej udanej akcji protestu, to jest to, że studenci, młodzież, którzy ją zorganizowali, oni osiągnęli ten sukces, więc rzeczywiście oni stali się bardzo aktywną siłą w Ukrainie. Jeżeli sobie spojrzymy na te wszystkie kolejne akcje protestów na Ukrainie, to rzeczywiście no, młodzi studenci odgrywali dosyć dużą rolę. Co prawda nie kierowali już tymi protestami, ale jednak posiadali autorytet. Stworzono pewien mit chyba wokół w ogóle tej właśnie aktywności młodzieży i studentów. No i to powodowało, że nawet jak sobie przypomnimy ostatnią rewolucję, która już nie zakończyła się w taki pokojowy sposób, no to też trzeba pamiętać, z czego się tak naprawdę zaczęła, czyli z pobicia studentów, którzy protestowali w Kijowie podczas swojego Euromajdanu. To jest chyba ważny element, czyli ta aktywność właśnie młodzieży podczas tych ukraińskich protestów, wszystkich już kolejnych ukraińskich protestów, bo też jest ważne chyba to, że w zasadzie wszyscy, no niemal wszyscy, bo pewnie 100% nie, ale uczestnicy tej rewolucji na granicie byli uczestnikami kolejnych dużych akcji protestów, czyli włączając to właśnie Ukrainę bez kurczmy, która rozpoczęła się pod koniec grudnia 2000 roku i trwała do marca 2001 roku. Tam też było miasteczko, dwa razy rozbijane miasteczko namiotowe, raz na Majdanie, a później już na Chreszczatyku. To na Chreszczatyku zostało w zasadzie siłą rozgromione. Później mieliśmy miasteczko namiotowe w 2004 roku podczas rewolucji pomarańczowej i mieliśmy znowu tych samych uczestników biorących tam udział. I tak samo brali oni udział w tej ostatniej rewolucji godności na Ukrainie. Więc rzeczywiście wydaje się, że to jest pewne doświadczenie, które takie pokoleniowe, które było też przekazywane podczas tych kolejnych protestów. Piotr Andrusieczko z Kijowa, z portalu Outriders, współpracownik Gazety Wyborczej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. To była rosyjska wykonawczyni Manietoczka, a my porozmawiamy o wystawie rosyjskich karykatur, które możemy obejrzeć w Krakowie przy Placu Inwalidów, w Warszawie na skwerze księdza Jana Twardowskiego, a we Wrocławiu na ulicy Świdnickiej. Jest z nami organizatorka wystawy Walentina Czubarowa. Dzień dobry. Dzień dobry. Wystawa nosi tytuł 20 lat Putina na ostrzu ołówka.
Co możemy na niej zobaczyć? Jakie karykatury? To są karykatury wybitnych i przeważnie najbardziej znanych karykaturzystów rosyjskich, rysowników satyrycznych, dobrane nie tyle pod względem może jakichś tam zalet artystycznych, bo nie znamy się tak dobrze na historii karykatury, ile pod względem tego, o ile one pokazują sytuację w Rosji putinowskiej, jak my, organizatorzy, jak wiele Rosjan w zasadzie je widzi. Więc to jest podzielone według tematów i chcieliśmy, żeby Polacy popatrzyli na różne dziedziny rosyjskiego życia tak, jak my na nie patrzymy. No właśnie, a jakie to są tematy? Tematy są, taki ogólny temat władzy i społeczeństwo. To jest tak duży temat, że zajmuje u nas dwie plansze. Jest temat sądownictwo, media i cenzura, Putin, Miedwiediew, opozycja i protesty, koronawirus i może coś mi umknęło, ale jest jeszcze takie Rosja to stan umysłu, czyli po rosyjsku to miało być umum Rosji nie paniec. A jaki obraz Rosji się wyłania z tych karykatur? Bo wydaje mi się, że niezbyt pozytywny. Nie chodziło nam o to, żeby był obraz jakiś pozytywny czy negatywny. Chodziło nam o taką różnorodność, jaka jest. Bo z jednej strony jakby są rzeczy takie negatywne, które są bardziej może bliskie wizji polskiego odbiorcy, ale z drugiej strony polski odbiorca, słysząc o Rosji putinowskiej, zawsze słyszy o władzy cały czas i my też pokazujemy tą władzę. Oczywiście te karykatury pokazują bardzo krytycznie, ale z drugiej strony pokazujemy to też z perspektywy ludzi trochę, więc oczywiście to jest karykatura, to jest satyra. Satyra nie mówi o tym, co jest ładne i sympatyczne, ale śmiejemy się z tego, co jest w zasadzie niezbyt dobre, ale staramy się śmiechem trochę to pokonać, te wszystkie negatywne rzeczy, które mamy i przynajmniej przez śmiech je zaznaczyć wyraźnie. Może wymienimy kilku artystów, którzy tam wystawiają. Pod jakim kątem oni zostali wybrani? Pani mówiła, że głównie ze względu na treść. Ale są to osoby dość zasłużone chyba dla rosyjskiej karykatury. No oczywiście, są to, jeżeli mówić o ilości karykatur, chyba najwięcej jest karykator Sergieja Jolkina, który jest takim komentatorem, on to po prostu na bieżąco komentuje konkretne wydarzenia polityczne, dlatego właśnie na jego karykaturach przeważnie głównym bohaterem jest Putin. Większość autorów jednak bardziej taki abstrakcyjny sposób to pokazuje, natomiast u Jolkina to jest zazwyczaj Putin i on naprawdę rysuje po 7 rysunków dziennie, jak on gdzieś pisał, więc to jest naprawdę taki komentarz na bieżąco. Z tego Jolkina jest sporo, bo on jest taki ostry, bardzo konkretny, to jest taki komentarz. Jest Aleksiej Mirynow, który również jest bardzo, bardzo znany i jeszcze od lat 90. w zasadzie, może wcześniej nawet popularny. Są dwóch artystów, myślę, że tych dwóch są tacy najstarsi, zasłużeni, Michał Złatkowski i Wiktor Bogarat, którzy są w zasadzie rysują od lat 70., o ile wtedy w ogóle jakaś satyra była możliwa. I są również znani w Polsce, bo jeszcze od lat 70. brali udział w konkursach tutaj, są związani z Satyrykonem w Legnicy. Jest też Denis Lapatin, to jest najbardziej taki artysta, powiedzmy, pod względem taki, bardziej wygląda na takie obrazy, tak, które nie tylko rysunki, bo on jest też ilustratorem książkowym. Jego rysunków mamy niewiele, bo jego karykatury to są przeważnie karykatury na konkretne postacie, a my jednak poszliśmy w stronę jakichś, powiedzmy, sytuacji bardziej, ale są też kilka jego prac, które są bardzo mocne. Denis Lopatin mieszka na emigracji z powodu prześladowań, tak samo jak inny autor, też raczej z, powiedzmy, młodszego pokolenia, 40-50, to jest Igor Panaczowny, który rysuje pod pseudonimem Alosza Stupin, bo na początku jego karykatury to były takie, to była taka mistyfikacja, że to niby rysuje 7-letni chłopiec, który jest ofiarą propagandy i bardzo lubi Putina. Więc pierwsze jego rysunki pojawiły się i wywołały bardzo taką reakcję w ogóle i oburzenie to było po prostu, co propaganda robi z naszymi dziećmi, zobaczcie, jakiś dzieciak rysuje. No później się zorientowali, że to nie jest dzieciak, on nadal rysuje, więc jego maniera rysunku jest taka bardzo, taki prymitywizm trochę.
ale też są bardzo, bardzo ostre niektóre prace. I jak wybieraliśmy dla każdej planszy taką jedną kluczową, to często to właśnie były prace tego ponaczownego. Pani tutaj wspomniała o tym, że niektórzy musieli wyjechać, musieli opuścić Rosję. Na ile cenzura dotyka karykaturzystów? Gdzie oni właściwie mogą publikować? Ja wszystko widzę w internecie i ja wątpię, żeby mieli jakieś, na pewno może są jakieś gazety, może by, zależy też na kogo jest karykatura, bo jeżeli chodzi, nie wiem, o jakieś tam lokalne sprawy, na przykład, no to może pojawiać się w jakichś tam mediach, nie wiem, jakieś te, ale też, jeżeli to jest na poziomie lokalnym, to lokalne władze będą temu przeciwne. No natomiast takie karykatury ogólne o sytuacji, ja myślę, że to przeważnie jest internet, choć oczywiście jakieś media się pojawiają. Z cenzurą jako taką, z tego co wiem, naszych autorów spotykał się właśnie Denis Lapatin. Tam parę razy próbowali mu zamykać wystawę i tak dalej. No ja myślę, że po prostu już nie zatrudniają rysowników w szerokich mediach. Poza tym taki współczesny tryb, mi się wydaje, że bardziej, no internet jednak, nawet jeżeli to są media przeważnie internetowe i przez internet dowiadujemy się o tych karykaturach. Więc trudno powiedzieć, czy docierają do wielu Rosjan, ale na pewno dla dużej warstwy, dla pewnej części społeczeństwa są dostępne i jakby pokazują nasze spojrzenie na to. No ale Denis Lapatin musiał wyjechać, bo jemu akurat groziła sprawa karna, prawda? Więc czasem te sprawy są dość poważne. Tak, tak. On wyjechał z powodu sprawy i Igor Panaczowny również z powodu groźby były wobec jednego i drugiego. Oczywiście to się zdarzy, ale trudno przewidywać, co właściwie wywoła taką reakcję, a co nie. Więc w ogóle życie w Rosji nie jest tak, że wiesz konkretnie, gdzie jest ta linia i że do tego momentu możesz robić i mówić wszystko, a zatem będziesz ukarany. Nieraz ludzie, którzy robią jakieś po prostu drobiazgi, tam jakieś wpisy w internecie, zostają ukarani, a ludzie, którzy przez lata głośno o czymś mówią tam w mediach albo rysują, są na wolności. I to jest taka nieprzewidywalność tych kar trochę też tworzy może niepewność psychologiczną. Ale i tak samo jak władza zostawia pewne media niezależne, takie jak Nowa Gazeta na przykład, to jest takie podejście władzy, żeby pokazywać, że my jednak tą wolność mamy, zobaczcie, ten jest na wolności i tamten jest na wolności i tamten rysuje. Więc mi się wydaje, że bardziej jest polityka taka, żeby ograniczać dostęp widzów do publiczności, powiedzmy odbiorcy, do tych rysunków, niż karać karykaturzystów, bo jednak każda taka sprawa to jest ten efekt Streisand, prawda, to robi też reklamę. No i może władza jest o tyle mądra, że nie chce tej reklamy robić, a woli po prostu wypychać na margines. Państwo przygotowali dla odbiorców tej wystawy pewną niespodziankę. Na czym ona polega? Ona polega na liczeniu Putinów, bo skoro jest 20 lat Putin i wiemy, że Putin jest wszechobecny w Rosji, to jego też jest dużo bardzo na naszej wystawie. I można tych Putinów sobie policzyć na wystawie, a później wejść na stronę satyrosie.freerussia.eu i sprawdzić tam prawidłową liczbę. Na razie z tego co wiem, nikomu się nie udało z poza grona organizatorów, więc warto próbować. Putin jest wszechobecny, kryje się na wystawie. A na tej stronie, przy okazji też powiem, już za parę dni, mam nadzieję, ruszy sprzedaż gadżetów z tymi rysunkami. Można będzie sobie zamówić kubek albo kalendarz, albo coś innego z wybranym rysunkiem, a środki zgromadzone podczas tej sprzedaży zostaną przekazane dla Stowarzyszenia Memoriał na rzecz rosyjskich więźniów politycznych. Walentina Czubarowa ze Stowarzyszenia Za Wolną Rosję, organizatorka wystawy 20 lat Putina na Ostrzu Ołówka. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dziękuję. A ja przypomnę, że wystawę można obejrzeć w Krakowie przy Placu Inwalidów, w Warszawie na Skwerze Księdza Jana Twardowskiego, a we Wrocławiu na ulicy Świdnickiej. To już wszystko w tym wydaniu podcastu Po prostu Wschód. Jeszcze raz serdecznie dziękuję wszystkim za wpłaty w serwisie zrzutka.pl. Zachęcam także innych, którym podoba się podcast, do wsparcia.
Można to zrobić klikając bezpośrednio na link, który znajduje się w opisie tego podcastu, albo wpisując w serwisie zrzutka.pl po prostu wschód. Przypominam też, że wszystkie utwory, które słyszycie Państwo we fragmentach w tym podcaście, można znaleźć na Spotify w playliście o nazwie Po prostu wschód. Do usłyszenia za tydzień. Żegna się z Państwem Piotr Pogorzelski.